Hej, cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Bloons Tower Defense 6. I cóż, wydaje mi się, że w odcinku dosyć ciekawym, zresztą prosiliście mnie o niego już jakiś czas temu. Porozmawiamy sobie dzisiaj o najmocniejszej świątyni, o mrocznej świątyni. Czego potrzebujecie w ogóle, by ją zbudować? Ona jest chyba dostępna w ogóle od aktualizacji 3.0, dlatego ja też w ogóle ten materiał nagrywam tak późno, bo jak wychodziła ta aktualizacja 3.0, to mnie w ogóle w domu nie było. Nie było mnie we Wrocławiu, a we Wrocławiu nagrywam, więc nie miałem po prostu jak tego nagrać. A potem jak już wróciłem, to specjalnie mi się też nie spieszyło, bo już widziałem, że sporo po prostu osób o tej świątyni nagrało. No ale jakby, jako że mnie prosiliście, to i ja również na ten temat materiał nagram. Żeby zbudować tę mroczną świątynię, musicie mieć w Knowledge tutaj, w zakładce Magic kupione There Can Be Only One. Tego potrzebujecie? No i to w sumie wszystko. No i to w sumie wszystko, ja specjalnie dla was. Z tego co wiem, również te świątynie można zbudować tylko w prawdziwej grze, nie da się jej zbudować na sandboxie. No i cóż, ja tutaj na mapce Kubizm dotarłem do rundy 128 i wydaje mi się, że to będzie taka runda jak najbardziej okej. W sensie, że będziemy już sobie mogli na niej na spokojnie tę mroczną świątynię zbudować. Przy okazji chcę jeszcze sprostować jedną rzecz, której nie powiedziałem w materiale o świątyniach, bo jakby nie wiem, czy wiecie, czy nie wiecie, ale jakiś czas temu, no jakby jak nagrywałem, ja nagrywam serię, w której omawiam wszystkie poszczególne piąte tiery. Czekajcie, czy Backspace sprzedaje małpki? O, świetnie, Backspace sprzedaje, super. Super, super, super. Dobra, właśnie byłem ciekaw, czy są... Tego akurat nie miałem sprzedawać, ale dobra, to zaraz postawimy. Was też zostawię. Okej, w sumie was też to nie było potrzebne, żebym to sprzedawał. Zawsze lepiej mieć jakąś asekuracyjną defensywę na tyłach, więc to sobie jednak zostawimy. To sobie jednak zostawimy, po prostu farmy mi już nie są potrzebne, również wydaje mi się, że to już mi nie będzie potrzebne. Okej. Najpierw jakby jak zbudować tę mroczną świątynię? Najpierw zaczynacie klasycznie, 38 darmowych dart małpek. W każdym razie, najpierw zaczynacie sobie klasycznie, czyli ja tu sprzedałem jednego tak shootera, więc szybciutko go sobie postawimy. To było na to ulepszenie, on był kupiony. Okej, ja mam nadzieję w ogóle, że mi wystarczy. Mam 2 miliony pieniążków, miejmy nadzieję, że to mi wystarczy. Czyli tak, wydajecie 50 tysięcy w 3 ścieżki, na jakich wam zależy. W 3 ścieżki, czyli odpowiednio mogą to być małpki primary, małpki militarne, małpki magiczne i małpki supportowe. Ale jeżeli chcecie jak najmocniejszą świątynię stricte pod damage, no to wiadomo, że muszą to być tak. Musicie 50 tysięcy minimum wydać w małpkach primary, military oraz w magicznych. Supportowe na razie zostawiacie. Ja tutaj mam 50 tysięcy, tak jak widzicie, dwóch magów. Oni razem dają mi spokojnie 50 tysięcy. Tutaj mam również, jeśli chodzi o małpki primary, dwa razy tak shooter. No i snajpera, który również jak najbardziej daje mi tutaj 50 tysięcy. Więc budujemy sobie Sun Temple, od tego zaczynamy. Oczywiście Sun Temple wchłania małpki z zasięgu. Budujemy. I właśnie. I teraz pojawia się jedna rzecz, o której ja w swoim materiale poprzednio nie powiedziałem, jak omawiałem świątynię. I nie wiem, czy ona się aby nie pojawiła od tej aktualizacji 3.0. Jeśli się mylę, to mnie poprawcie, bo możliwe, że się mylę. Ale teraz, jak robicie True Sun Goda i chcecie go zrobić najmocniejszego, jak się tylko da, to nie musicie, to jakby możecie już użyć małpek z 4 ścieżek. W sensie nie muszą, jakby, jeżeli, w sensie, bo w tym materiale, który ja nagrywałem o świątyni, powiedziałem, że to muszą być 3 ścieżki, czy coś w tym stylu powiedziałem. W sensie, że można 2 razy zrobić po 3 ścieżki, jakby. A okazuje się, że tak nie jest. Jeśli chodzi o True Sun Goda, to mogą już być wszystkie 4. Wszystkie 4, także nie wiem, czy to jest jakoś w miarę zrozumiałe to, co powiedziałem, ale mam nadzieję, że jakby jak najbardziej. Ja wiem, że czasem mówię tak mega chaotycznie, ale... Miejmy nadzieję, że wszystko jest w miarę zrozumiałe. Okej, wydaje mi się, że to będzie 50 tysięcy. No, snajper to jakby jest prosta sprawa, żeby było 50 tysięcy. Można tam zawsze jeszcze dostawić jakiś, nie wiem, jednego snajpera. Tak. A nie, dobra, już niech będzie ten snajper. Ten snajper to jest chyba spokojnie 50 tysiaków. Ciebie, z magicznych małpek, co się najbardziej opłaca postawić, tak żeby... Dobrze, no możesz być ty. Ty dajesz mi na bank od razu 50 tysięcy, nawet trochę więcej. No i teraz jeszcze stawiacie jakąś supportową jakąś małpkę. No w moim przypadku to będzie oczywiście farma i ulepszymy ją sobie na dół. Ona też jest, daje ponad 50 tysięcy. Ulepszmy trochę zasięg, ponieważ warto wspomnieć o tym, że okej, to też mi wciągnie, a to nie szkodzi. Może mi nawet tych
Crossbow Masterów wciągnąć. No i teraz tak, ważne jest, bo świątynia ogólnie wciąga z zasięgu. Ważne jest, żeby teraz dostawić jeszcze dwie małpki poza zasięgiem tej świątyni. Jedną z nich jest ta super małpka ulepszona. Ulepszona tutaj na piąty tier. Tak o. A druga może być gdzie indziej, może sobie stać tutaj. Ważne jest, żeby były poza zasięgiem, po prostu ulepszona w taki sposób. Pyk. I teraz, jeżeli kupicie sobie to ulepszenie True Sun God, to powinna się zrobić ta mroczna świątynia. Czy tak się rzeczywiście stanie, to zaraz zobaczymy. Do it. Ok, i teraz powinno, za chwilkę powinny zostać wchłonięte te dwie małpki. Dokładnie tak, zobaczcie co się teraz dzieje. Pyk, i mamy najmocniejszą świątynię w grze. Właśnie, ogólnie nagrałem też ten materiał, zaraz zobaczymy w praktyce jak ona funkcjonuje, a nawet już sobie odpalimy rundy. Właśnie, okej. Pierwszy problem polega na tym, że nasza świątynia nie jest w stanie, nie widziała tych balonów z kamuflażem, ale chyba gdybym dał jej do wchłonięcia gdyby ona wchłonęła wioskę, to by już widziała te baloniki z kamuflażem, w sensie gdyby wchłonęła wioskę z widzeniem kamo. Nie jestem tego pewien, ale wydaje mi się, że jak najbardziej. Okej, dostajemy sobie jeszcze do niej alchemika oczywiście, który będzie ją wzmacniał. Okej, możemy nawet dać to maksymalne ulepszenie. No i lecimy, zobaczmy jak to teraz będzie wyglądać. No, tak jak widzicie, bez większego problemu mamy spektry, które w ogóle no, samą mroczną świątynię, która naprawdę radzi sobie świetnie. Gdzieś tam, no widzę, że w ogóle w sumie bez większych problemów baloniki totalnie nawet tutaj nie dolatują. W każdym razie, właśnie, chciałem naprawić, jakby nagrywając ten film, chciałem też dopowiedzieć, ponieważ jak omawiałem właśnie świątynię ogólnie, to powiedziałem, że jakby dwa razy można pójść pod trzy ścieżki, tak? Czyli, no jeżeli poszlibyście tak, bo jeżeli w Sun Temple, czyli w tym pierwszym ulepszeniu tutaj, ja wiem, że mówię strasznie chaotycznie, ale no ciężko jest mi jakoś tak zebrać myśli. Napiszcie w komentarzu, jak wiecie, o co mi chodzi. Jeżeli w Sun Temple zrobiłbym to samo, co zrobiłem przy tym True Sun Godzie, czyli postawiłbym cztery różne klasy i wydał na nie ileś tam pieniędzy, to na Sun Temple zadziałają tylko trzy. Ona wchłonie tylko efekt, będzie miała tylko efekt z trzech klas, z tych, na które wydaliście najwięcej pieniędzy. Czwartą ominie, jakby pieniądze, zysk z czwartej klasy będzie zerowy dla was. Ja to nazywam klasami. Oczywiście chodzi mi tu o klasę małpek podstawową, militarną, tak to nie wiem, nazywam klasami, jakoś tak mi łatwiej. Ale True Sun God działa oczywiście inaczej, czyli o czym ja nie powiedziałem, więc to też jest takie swego rodzaju sprostowanie. Ale nie jestem pewien, czy on działał tak od zawsze. Czy to jest właśnie zmiana, która została wprowadzona w tym patchu 3.0, a jakby mój poprzedni materiał dotyczący właśnie świątyni był nagrywany przed tym patchem 3.0. Także tego też nie wiem, możecie mi to też napisać w komentarzu. W każdym razie, jak w ogóle jak to świątynia bije, coś niesamowitego. Coś niesamowitego musicie przyznać. No tak jak mówię, ważne jest to, żeby mieć to There Can Be Only One, postawić po prostu możliwie najmocniejszego True Sun Goda, czyli właśnie tak jak ja to mniej więcej zrobiłem i te świątynie możecie zbudować. Oczywiście no postawienie jej, no tak jak widzicie, jest raczej... No ciężko to bardzo jest zrobić, nie oszukujmy się, jest to bardzo ciężko zrobić, więc nie wiem, trzeba mieć mega jakiegoś, nie wiem, farta, żeby to, nie wiem, w sensie nawet nie wiem ile ja bym musiał grać, żeby coś takiego postawić. O, ulepszą sobie tutaj, co mi w sumie szkodzi. Niech będzie Elite Defender. Mogę kolejnego Crossbow Mastera postawić, ale nawet do tych Crossbow Masterów nie dolatuje, nie wiem czy zauważyliście. Żaden sterowiec nawet do tych Crossbow Masterów nie dolatuje. Ktoś mi kiedyś napisał, że ja mam jakiś błąd, że mogę dwóch Crossbow Masterów mieć. Nie, to jest Monkey Knowledge, można to... Właśnie w Monkey Knowledge to jest wszystko uregulowane, także to nie jest żaden błąd, tylko to wszystko jest w Monkey Knowledge. No właśnie, moi drodzy. Także co warto pamiętać? Trzy ścieżki w pierwszym ulepszeniu, w ulepszeniu Sun Temple, cztery ścieżki w ulepszeniu True Sun God. Także de facto można mieć, wiadomo, bo macie jakby dwa, no ja o tym już mówiłem w tym materiale, w którym omawiałem tą świątynię, macie jakby dwa stopnie ulepszenia. Czyli jeżeli za pierwszym razem, jeżeli ja na przykład ulepszę sobie na Sun Temple, czyli na trzeci tier, na czwarty tier, Sun Temple, Sun Avatar to jest trzeci, na czwarty tier i pójdę powiedzmy pod ścieżkę militarną, to mam jakby pierwszy stopień i jeżeli w True Sun Godzie wezmę jeszcze raz ścieżkę militarną, czyli w piątym tierze, to mam jakby drugi stopień i on jest mocniejszy. Na drugim stopniu latają na przykład cztery spektry, jeśli się nie mylę, a na pierwszym latają tylko dwie.
O tym już opowiadałem. To jakby co mówiłem jak najbardziej obowiązuje. Z tym małym wyjątkiem, że tak jak mówię, na Trusangodzie można wziąć 4 ścieżki. 4 ścieżki, nie 3 jak na Sun Temple, nie jak na czwartym tierze, 3, tylko już 4. I tego nie powiedziałem, to jest mój błąd. I teraz to jakby staram się dopowiedzieć. Mam nadzieję, że jakoś zrozumiale to powiedziałem, bo no ja sam bym się szczerze chyba trochę pogubił, jakbym siebie słuchał, ale no mam nadzieję, że jednak wszystko jest jako tako do zrozumienia. Może ja sobie Gluganera tu postawię. Jest małą wieżyczką, więc co mi w sumie szkodzi tego pod Super Glue w sumie, dlaczego nie? Weźmy sobie Super Glue. Weźmy sobie Super Glue. Nie, myślę, że first. Myślę, że może być first. Ciekaw jestem, gdzie ja bym dotarł z tą świątynią, do jakiej rundy. Jak chcecie wiedzieć, chcecie taki materiał, w którym, nie wiem, pokazałbym wam, do której rundy ja w ogóle z tą świątynią dotarłem, to napiszcie w komentarzu, jakby ja jak najbardziej będę sobie, wiecie, pójdę sobie teraz, kupię coś w Żabce i zobaczę, jak długo po prostu ta świątynia będzie się tutaj bronić, bo z tego, co widzę, no, to ona jest jeszcze długo, długo, naprawdę długo w stanie. No zobaczcie, to w ogóle bez większych problemów. No jakieś czarne sterowce się przebijają, ale miejsce do niszczenia czarnych sterowców mam tutaj. Tu się absolutnie czarne sterowce nie przebiją przez trzech Dark Knightów. Tu jeszcze, no akurat Ninja Małpka z piątym tierem to nie jest nic mega tutaj, ale chociażby ty Ninja Małpka z tym piątym tierem na Master Bombera to już jest coś ciekawego, bo tu mamy oczywiście piąty tier na te szybkie shurikeny, więc to może nie jest coś mega, ale no tutaj mamy. Aha, i jeszcze co warto powiedzieć, nie możecie w tym momencie, tak widzicie, ja nie mogę już tu piątego tieru zbudować. I na dole tak samo, tutaj. Także ta świątynia wchłania wam wszystkie tak na dobrą sprawę piąte tiery. Trusangoda, również ten piąty tier ze skillem super małpki oraz piąty tier z Dark Knightem. Tak to mniej więcej wygląda. Tak to mniej więcej wygląda. No. Czyli jakbym tak jeszcze raz, jeszcze ostatecznie miał podsumować, 1402 równa w ogóle bez większych problemów, coś niesamowitego. Milion mi jeszcze został prawie, więc w sumie nie najgorzej. Myślałem, że będę miał problem, żeby to postawić. Tak wiecie, grałem i się zastanawiam, do której rundy ja muszę dotrzeć, żeby postawić taką świątynię, ale widzę, że bez większego problemu sobie na razie radzimy. Zobaczcie, co się dzieje z fioletowym sterowcem. No, poleciał w chwilę, on ma... Ta świątynia ma naprawdę kolosalny damage. Patrzcie, co się dzieje po prostu. I po zomgach. Po prostu wystarczy, jak ona już zaczyna strzelać, coś robi taka rozruba. Same te spektry robią taki damage, nie mówiąc już o tych malutkich Sun Avatarach. One, które też przecież robią mega, mega damage. Śmieszne, że mogę im zmieniać target. Śmieszne to jest w sumie akurat, że target im mogę zmieniać. Czekaj, gdzie się stałem? Aha, dobra, ten pewnie rzuca bomby na te sterowce. Okej, on tak pewnie działa, że rzuca bomby na te sterowce, bo widzę, że te sterowce od razu wylatują z bombami. Więc się zastanawiam jakby skąd te bomby. A one po prostu z tego. Z tego tutaj. Z tego, z tej... Ninja małpki. No. No. Czyli jakby maksymalne ulepszenie, jakie możecie mieć na świątyni. Jeszcze raz podsumowując, na Trusangodzie, jeśli chodzi o poszczególne klasy, to jest tak. Po dwa poziomy na trzech klasach i jeden poziom na tej czwartej klasie, która została. Tak, no bo można wybrać trzy różne klasy przy ulepszeniu na Sun Temple, czyli na tier czwarty. Jeżeli wy jakby na siłę spróbujecie wepchnąć 4, to jedna wam przepadnie. Świątynia bierze wtedy najdroższe trzy klasy, jedna przepada i nie macie z niej żadnego efektu. Natomiast w przypadku Trusangoda, czyli piątego tieru, mogą to już być 4 klasy. No i w zależności od tego, wiadomo, no w pierwszych trzech na przykład wybierzecie sobie tak jak ja wybrałem, czyli te mapki podstawowe, militarne oraz magiczne. No i to siłą rzeczy będziecie mieli tak. Jak weźmiecie sobie potem na Trusangoda, będziecie ulepszali, no to znowu postawicie tak jak ja postawiłem, czyli podstawowe jakby militarne i magiczne oraz supportowe, czyli będziecie mieli magiczne jakby na drugim poziomie, te takie militarne również na drugim, czyli 4 spektry, nie 2, bo chyba na wcześniejszym to są 2 spektry. No i również małpki primary na drugim poziomie, a małpki supportowe na pierwszym, ponieważ przy ulepszeniu na Sun Temple nie używaliście supportów, nie uwzględnialiście supportów przy ulepszeniu na tier 4. Uwzględniliście supportowe małpki dopiero przy ulepszeniu supportowe wieżyczki, bardziej, bo plantacja to już nie małpka, dopiero przy ulepszeniu na tier
na tier 5. Tak? Dlatego to jest jakby daje wam efekt 1. A to macie jakby, czyli to macie jakby na poziomie pierwszym, tak jak ja ulepszałem. Jeżeli będziecie ulepszali tak jak ja ulepszałem, a to macie na poziomie drugim. Tak to wygląda. Moglibyście zrobić inaczej i chyba też by zadziałało z tą mroczną świątynią, czyli zbudować w taki sposób, że podstawowe na przykład militarne i supportowe przy ulepszeniu na tier 4, czyli na Sun Temple. No a potem wszystkie 4 na tierze 5. No to wtedy wiadomo, że to byście mieli na drugim jakby poziomie małpki supportowe. Magiczne na pierwszym, bo je pominęliście za pierwszym razem. No i to też na drugim. No już myślę, że wytłumaczyłem maksymalnie, już nic tutaj wiecie. Ja zawsze staram się tak tłumaczyć. Ktoś może pomyśleć, że ja nie wiem, uważam, że wy jesteście, nie wiem, głupi. Ja tak nie uważam, tylko po prostu staram się możliwie jak najrzetelniej to wytłumaczyć i przez to często wychodzi taka troszeczkę masakra. Takie mam przynajmniej wrażenie. No ale dobrze, moi drodzy. To było na tyle, jeśli chodzi o ten film. Tak, widzicie, świątynia jest mega, naprawdę. Dajcie znać, jeżeli chcielibyście swą drogą, tak jak mój film, w którym będziemy sobie... W ogóle daje mi 10 tysięcy golda. No 10 tysięcy golda to jest ta ścieżka supportowa, dlatego jakbyście się zastanawiali, dlaczego ta świątynia daje mi 10 tysięcy golda co rundę, to jest właśnie pierwszy poziom na ścieżce supportowej. Zresztą nawet sprawdzę, bo chyba mam to otwarte przed sobą. Czekajcie, czy ja to mam? O tak, mam. Nie, to jest Sun Temple. Zaraz sobie to wpiszę. Sun Temple. Zaraz zobaczymy. Wy sobie tam patrzcie, jak tam roczna świątynia atakuje. Support Classes. Tak, na pierwszym poziomie daje 100, między innymi 100 dolarków co turę, bo oczywiście też wzmacnia wszystkie wieżyczki w zasięgu, także to nie jest tak, że to tylko ten, tylko daje 100 dolarków, co, znaczy 10 tysięcy dolarków co turę, jejku, dlaczego mu jest 100? Już się trochę sam zakręciłem, w każdym razie 10 tysięcy dolarków co turę. Ale również wzmacnia pobliskie jednostki, no to wszystko opowiadałem, o tym wszystkim opowiadałem w tym materiale, o którym mówiłem na samym początku. Jakbyśmy mieli na drugim poziomie na przykład te klasy supportowe, no to dostawalibyśmy 20 tysięcy, jeśli mnie pamięć nie myli. Jeśli mnie pamięć nie myli, to by było tyle. No ale dobrze, moi drodzy, cóż, to będzie wszystko, jeśli chodzi o ten film. Mam nadzieję, że mimo mojego zawiłego komentarza wam się spodobało, że dajcie znać, co sądzicie o samej wieżyczce ogólnie, czy kiedykolwiek udało wam się to zbudować. Jeśli tak, to ogólnie, jakie macie wrażenia? Czy zrozumieliście przede wszystkim to, co ja w ogóle dzisiaj do was mówiłem, bo to naprawdę trochę było zamotane. Jeżeli nie, piszcie w komentarzu, ja postaram się oczywiście wytłumaczyć. I cóż, to tyle tymczasem. Ja się z wami żegnam. Aha, jeżeli chcecie jeszcze materiał, w którym na przykład sprawdzam, jak ta świątynia radzi sobie na rundzie 220, to również piszcie w komentarzu. To tyle, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia. Miłego dnia wam życzę oczywiście i cześć.